Kuźnia Raciborska, przekazanie nowego autobusu szkolnego. Burmistrz Paweł Macha. Panie burmistrzu, z jakich środków zakupiono ten samochód? No, z Polskiego Ładu. To jest środki, które są dedykowane dla gmin na te zadania, które wskażą. No, ten akurat autobus to jest wymieni prawie 20-letni autobus, który dowoził dzieci w gminie Kuźnia Raciborska, więc wszyscy się na niego bardzo cieszą, ponieważ tamten już ma swoje lata i już dożywa swojego wieku. Ile kosztował? 920 tysięcy złotych, z czego 800 tysięcy dostaliśmy z dofinansowania. I będzie kursował na jakich trasach? Będzie dowoził dzieci do szkoły, a przy okazji jeszcze, jeżeli będzie trzeba, to może emerytów na wycieczkę zawiezie. Zobaczymy jeszcze. Jak ma na imię ten z osiołem? Róża. Czekamy, że jeszcze tam mikrofon. Jeszcze tam mikrofon. Jakbyśmy przejechali, to chyba tam. Przejeżdża, bijemy brawo. Teraz witam Was wszystkich serdecznie. Celem... Najważniejsze są dzieci, dla których jest ten autobus, po pierwsze, więc te dzieci witamy najserdeczniej jako pierwsze. Witam. Teraz odwracając kolejność, drugą, następną osobą w kolejności, najważniejszą tutaj jest pan Franek. Dajemy temu autobusowi nazwę Frankowóz. Tak jak ten poprzedni, jeździł bezpiecznie wiele lat. Tamten ma prawie 20, ten zastąpi tamten autobus. Więc panie Franku, gratuluję nowego miejsca pracy. Proszę państwa, drogie dzieci, mamy zaszczyt przywitać pana ministra Michała Wosia. To jest nasz autochton, krajan, aborygen, więc znamy go wszyscy i cieszymy się z jego wizyty za każdym razem. Ale on dzisiaj przyjechał w towarzystwie pana Jana Kantaka, który jest podsekretarzem w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Pan zajmuje się autobusami w Polsce i również prowadzi naszą rodzimą firmę Autosan. No i jeszcze przy okazji zajmuje się również drogami żelaznymi, czyli koleją. I dlatego też pojedzie i zwizytuje naszą kolejkę wąskotorową w Rudach. A my przy okazji dzieci zgodziły się przetestować zupełnie nową, wirtualną ścieżkę i Muzeum Nasze Kolejnictwa w Rudach. Prosimy Cię za wszystkich posiadających własne pojazdy, aby posługiwali się nimi dla spełniania swoich obowiązków. Ciebie prosimy. Udziel odwagi i ufności do nowego życia tym wszystkim, którzy w wypadkach drogowych doznali obrażeń. Ciebie prosimy na naszych drogach i obdarz ich radością życia wiecznego. Ciebie prosimy. Wszechmogący wieczny Boże, który z ojcowską dobrocią strzeżesz swoich stworzeń, wysłuchaj nasze prośby i udziel sługom swoim zdrowia, duszy i ciała, aby mogli spełniać swoje obowiązki i na końcu doczesnego pielgrzymowania wrócili do Ciebie. Prosimy Cię o błogosławieństwo Boże dla tego pojazdu, tych, którzy nim będą się posługiwać, dla tych wszystkich, którzy będą korzystać z tego pojazdu. Boże, który mocą swojego słowa stworzyłeś cały wszechświat i dałeś człowiekowi władzę nad całym stworzeniem oraz moc doskonalenia świata według zamysłów Twojej woli. Niech błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Salut, tak zachęca, żeby sprawdzać te wszystkie sprzęty w Rudach, a jakoś nie zachęca, żeby sprawdzać ten autobus. O, jak najbardziej. Natomiast dzisiaj będzie okazja, to jest porządny autobus, bo tu już pan minister Kantak, znawca przemysłu, powiedział, że to firma z przemysłu zbrojeniowego, więc tym bardziej można powiedzieć, wytrzymałe będzie i oby bardzo dobrze służył komfortowo, żeby tutaj dzieciaki dobrze do szkoły dojeżdżały i cieszę się, że właściwie, no, milion złotych chyba, panie burmistrzu, tak? Funduszu inwestycji rządowych plus wkład gminy. No ale właśnie ten frankobus poprzedni wymagał już
zmianę, nowe miejsce pracy, niech jest, nie służy i cieszę się z tego bardzo. Oczywiście nadzoruję konkurencyjną firmę i ze smutkiem, ale też dla was z radością mogę powiedzieć, że postawiliście na dobrą firmę. No cóż, cóż zrobić, Autokar rzeczywiście jest sprawdzoną turecką firmą, która między innymi robi autokary, ale też uczestniczy w zbrojeniówce, że tak powiem, opancerzone różne pojazdy i tak dalej. Mogę tylko powiedzieć, że jestem zaszczycony, że mam okazję uczestniczyć w dzisiejszej uroczystości i tak patrzę na dzieciaków i tak się zastanawiam, czy mając już nowy autokar, chcielibyście już wrócić jak najszybciej do szkoły, czy jednak korzystać z tych wakacji i niech autokar chwilę jeszcze odczeka. Najważniejsi są ludzie, także autokar autokarem, ale najważniejsze, że sprawdzony kierowca nadal ten sam, frankowóz będzie dalej jeździł, także życzę przede wszystkim bezpiecznych podróży w komfortowych warunkach. Ten autokar na pewno te warunki zapewni. Nie siada czy nie jedziesz? Nie. Nawet na USB. Ja siądę tam.